Barcelona, dzień drugi. Ludzie w kurtkach chodzą, ja sobie poczuli plażowe idę. Szczerze? Hiszpania o wiele lepsza od Paryża. Bardzo tu jest fajnie. Tak jakoś domowo się tutaj czuję. A zaraz po prawej stronie Casa Bulto, Balto, jakoś tak. Widzisz, że trafiłeś w dobre miejsce, jak tu przed, to jest stado turystów przed tobą. Casa Balto. Bardzo dobrze to wygląda. Fajny budyneczek, taki zielony. Ale niedługo pójdziemy na Casa Mila. Ona jest zakręcona cała. Mila właśnie jest tutaj, o. Bardzo ładna. Strasznie duże to jest. Tam się jeszcze ciągnie za drzewkami. O wow. Naprawdę duża jest ta Casa Mila. Powiem wam, że to jakaś... Widać, że centrum, bo co chwilę jakiś Louis, Guess, Boss, jakiś Rolex, Prada co chwilę jest, naprawdę ciekawa dzielnica. Przed nami ulica Ralambla. Trochę głośna, pełno osób, najdłuższa, albo jakaś to najbardziej znana ulica w Barcelonie. Nie wiem dlaczego, ale no, dużo osób tutaj jest, nie bez powodu. Odbyliśmy, proszę państwa, z głównej ulicy Ralambli, idziemy w stronę jakiejś katedry. Fajna hiszpańska galeria, taka malutka. Ale jest klimacik fajnie zachowany. Patrzcie, świat figurek. Tak wygląda. Tutaj, dla fanów Harry'ego Pottera. Ten duży skrzydek. Proszę państwa, katedra. Market hiszpański. Tak to właśnie wygląda. Wchodzimy tam. Bardzo fajny widoczek. Na palmy. Jesteśmy na końcu La Rambli. Jak to wygląda? Duża iglica jakaś. Pełno taksóweczek. Na ulicy co drugie auto taksówka, jak widzicie. Jeżdżą sobie. Tam jest La Rambla. Idziemy właśnie w stronę portu. O, akurat zielono jest. To idziemy. Tak to wygląda za mną. Zrobiło się ciepło, przynajmniej już nie pada. Można zaraz kurtki zdjąć. Macie piękny porcik. Możecie przejść kawałek z nami. Opornik tutaj można sobie kupić. Proszę państwa, mówię uczciwie, Barcelona nas pokonała. Mamy wielki kryzys. Ja myślę, że to nie Barcelona, to po prostu Bakura Montiu. To jest jedna lokacja, która nas pokonała. No, ta wczorajsza Góra Montiu, gdzie nie wiem, 30 tysięcy kroków pod górkę zrobiliśmy. No tragedia. Dzisiaj co 5 minut musimy siadać i odpoczywać, bo naprawdę jest ciężko. Proszę państwa, taki plecyk właśnie fajny znaleźliśmy. Już wam pokazuję. Tak to właśnie się prezentuje. Tutaj łuk triumfalny jak w Paryżu. Już się proszę państwa, tam na górze rysuję. Rysuje Sagrada Familia. Niedługo tam będziemy. Nie wiem, czy kojarzycie ten plac. Tam jest Sangria. Jaka Sangria? Sagrada Familia. Także bardzo fajna. No jest naprawdę duża. O, dużo zdobień. Nie podoba mi się ten dźwig, co jest na środku, ale to już podobno kończą tą budowę. Także może za parę lat nie będzie go. I wtedy naprawdę będzie piękna. Już teraz zobaczcie, jak to wygląda. O, proszę państwa, muszę na szeroko kotny, bo to jest takie wielkie. No piękne to jest, naprawdę bardzo ładne. Tutaj są straganiki jakieś, to mam tak odpuszczone. Światło nie pomaga w nagrywaniu. Tutaj jest taki plac fajny. Ludzie sobie siedzą, oglądają. My szukamy teraz jakiegoś fajnego miejsca na fotę i będziemy lecieć na plażę. Może akurat się załapiemy na zachód słońca. Tutaj oczywiście są te moje znienawidzone busiki. A tutaj widzę, że tutaj ludzie zdjęcia robią. Dzwony to są. Wow. Tu jeszcze jest jedna część. Tu
Tu jeszcze ją chyba budują, to jest następny dźwig, dużo tych dźwigów jest. To jest chyba ta miejscówka Instagramowa, chociaż nie. Tam? Tam! Tak to wygląda z tej strony. To chyba jest jednak to instagramowe miejsce, no na to bardzo dobrze. Sagrady Familii, lecimy gdzie Andrzej? Na plażę. Na plażę barcelońską i lecimy. Ile zostało czasu stąd? 40 minut? 42. 40 minut i widzimy się na plaży. A tak wygląda spokojniejsza plaża w Barcelonie. Ludzie w siateczkę sobie grają. A my idziemy tam zobaczyć plażę w Barcelonie, tę najsłynniejszą plażę w Barcelonie. Ludzie idą. Andrzej idzie na molo. Musisz iść. Słuchaj. Czy ja nagram tylko tutaj? Ale tu jest ładnie. Oj, teraz pewnie będzie szumiało, ale zapytacie się nas, gdzie właśnie teraz idziemy. Proszę Państwa, teraz idziemy na molo. No trochę dzisiaj kilometrów zrobiliśmy, ale to ostatni dzień w Barcelonie, trzeba go jak najbardziej wykorzystać, bo jutro mamy o 9 rano samolot. Trzeba wstać jakoś o 6, żeby dojechać tam jakimś pociągiem, bo nie wiem jeszcze jak tam się dojeżdża i będziemy jakoś próbować to robić. Po prawej mojej stronie, czyli w sumie przed sobą, widzicie górę Montjuïc. Tam macie teraz zooma, gdzie wczoraj byliśmy, na którym zameczku. I tam się wdrapywaliśmy. Tutaj macie też udeczki bliżej. Tak z przodu, porcik bardzo ładny. Zachód słońca. Niestety szkoda, że nie z tej strony, bo tutaj są wschody słońca. Tam są zachody. A my, proszę Państwa, idziemy w stronę plaży Barcelony, najsłynniejszej plaży w Europie. Tam, gdzie jest ten budynek, to nie tam, to w sumie bliżej. Zaraz będziemy na tej plaży. Właśnie jesteśmy na promenadzie, na molo jakiejś. Tylko droga zamknięta, nie da się iść dalej. Niestety będzie się trzeba taki tam kawałeczek wrócić. My już troszeczkę zmęczeni po dzisiejszym dniu. Ale no co? Trzeba iść dalej. O, stateczek żółty płynie. Patrzcie jak ładnie. A my idziemy tam na plażę w Barcelonie. Właśnie teraz wróciliśmy z tego molo. Teraz idziemy sobie. Jak to się nazywa? Na plażę. To, ale to jak to się nazywa? Kasyno widzę. Deptak, to jest ten, gdzie idziemy. Promenada. Promenada, właśnie, jeszcze raz. Właśnie teraz wróciliśmy z molo, idziemy sobie promenadą. Zobaczcie jak to wygląda. Jest plaża. Słynna barcelońska plaża. Ale fajnie. Udało się w końcu. Całą Barcelonę obeszliśmy, żeby tam plażę w końcu zobaczyć. Naprawdę. To są te widoki z Poczczówek, proszę Państwa. Jeszcze ten hotel tam z tyłu. No niesamowita sprawa. O wow. No i co, cel spełniony. Właśnie idziemy tam. Już Wam pokazuję jak to wygląda. Tam sobie ćwiczą, jest street workout tak zwany. To jest odjeżdżą ludzie. Tutaj jakiś fajny park, desk rolki, te sprawy, palemki. Na plaży jak w Los Angeles. Wow. Dobrze, no nie ma co przedłużać. Myślę, że już tak właśnie zakończymy ten odcinek. Miasto Barcelona, Andrzej, jak Ci się podobała? Na razie najlepsze, ale widziałem tylko dwa. Ale myślę, że będzie wysoko w rankingu wszystkich miast, które zwiedzimy. Ja powiem tak, o wiele lepsze niż Francja. Szkoda, że tak mało czasu tutaj spędziliśmy. No jednakże bardzo męcząca była ta podróż po Barcelonie, bo bardzo dużo kilometrów zrobiliśmy. Także co? Kończymy. Zostaję Was z tym widoczkiem. Tutaj jeszcze się przejdziemy kawałeczek. No i widzimy się w następnym mieście. Na razie. Proszę Państwa, na plaży było super. Ale jakoś trzeba wrócić. Już drugą godzinę idziemy. Jeszcze zostało nam pół godziny. No, 30 parę kilometrów zrobiliśmy. To jest tragedia.